Kadrze, ale nie uciekaj. Dzień dobry, tam właśnie stoi właściciel tego oto pięknego przybytku. Przybytku, który w tym momencie, nazwijmy to taką wersją 70% w tym momencie jest skończone. Dlatego, że mamy w tym momencie obraz, projektor, ekran i tutaj nie będziemy absolutnie nic zmieniać. Mamy cały sprzęt audio i tutaj prawdopodobnie nic nie będziemy zmieniać, może minimalnie kwestie ustawienia głośnika centralnego, trochę kąty. Zobaczymy, na ile pozwoli właśnie ta półka. Czekamy też w tym momencie na meble, które no, zaginęły w transporcie od ponad 2 miesięcy. No i finalnie, jak to już się wydarzy i ten projektor będzie mi świecił dalej prosto w oczy, będzie lekka, subtelna poprawa akustyki tego pomieszczenia. Zrobiliśmy obraz, zrobiliśmy sprzęt. Pomimo tego, że tutaj nie ma akustyki zrobionej i że pogłos jest dosyć duży, to trzeba oddać chwałę Klipszowi, że nadal jest to dosyć przyjemne rozwiązanie, że Klipsz broni takie pomieszczenie po prostu brutalną mocą. Marantz 8015, który jest zmaksowany, już bardziej się nie dało. On już nie potrafi obsłużyć ani jednego więcej kanału. Więc mamy 7 głośników wokół, 6 na suficie i 2 subwoofery. Ten sprzęt nie ma opcji podłączenia czegokolwiek więcej, jeżeli chodzi o nawet kolejny subwoofer czy kolejny głośnik, dlatego że wszystkie wyjścia już są zajęte i steruje dokładnie każdym z tych kanałów oddzielnie. Tyle, że on nie ma na tyle siły, dlatego też ma końcówkę oddzielną Marantza, czyli 70-55, aby te najbardziej wymagające głośniki, czyli frontowe plus surroundowe, bez górnych, odciążyć i dać z oddzielnego prądu. Ekran ramowy, bez ramy istnieje i znajduje się przed Wami, czyli jest to powierzchnia F3DD kontrastowa ALR w wykonaniu firmy Kauber. Polski producent, ekran zrobiony pod nasze zamówienie, pod naszą specyfikację, 3 metry szerokości ekranu. No i powiem, że tu już by się nic więcej nie wcisnęło, dlatego że ledwo co mija się obraz z subwooferami. No jest najbardziej ciasny jak się da. Przede wszystkim ekran ramowy daje nam to, że jest napięty z każdej strony, więc jest możliwie najbardziej dokładnym sposobem oddania obrazu. Plus w momencie, kiedy zgasimy to światło, kontrast, jaki uzyskujemy, jest fantastyczny. Dlatego, że po pierwsze ekran kontrastowy poprawia sam kontrast widziany z projektora, a po drugie projektor też nie jest najprostszy i najniższej klasy. Wręcz odwrotnie, jest to bardzo wysoki model. Jest to najniższy model, ale z natywnych 4K JVC-ów, czyli tak jak powiedziałem wielokrotnie, to jest najtańsze Porsche, to jest nadal Porsche. No, taki Porsche Boxster, no tak trochę drogo. Czarny projektor w czarnym pomieszczeniu z czarnym dywanem, czarnym sufitem i czarnymi ścianami. Unikamy możliwie jakichkolwiek innych wtrąceń. Nawet te maskownice, które są dedykowane do Klipsza, najczęściej tutaj będą wisieć. Są zdjęte tylko na czas nagrania, żeby pokazać, że jest coś innego niż po prostu jedno czarne pomieszczenie z wielkim ekranem. No ale dlatego tego projektora zbytnio nie widzicie. Ale w momencie, kiedy oglądacie w tym pomieszczeniu, widzicie obraz 4K, który może mieć HDR-a z bardzo dobrym nasyceniem koloru, z mocnym kontrastem i w momencie, kiedy on tutaj pracuje, ten obraz jest naprawdę świetny. Jasne, w momencie jak macie zapalone światło, no to nie wygląda on najlepiej, bo to jest projektor, ale kiedy zgasicie światło, wprost macie 3-metrowy szerokości telewizor. Obraz jest świetny, obraz jest potężny i obraz jest niesamowicie precyzyjny. I uwaga, przez to, że jest to projektor przeznaczony do ciemnych salek kinowych, w momencie kiedy gasicie światło, pomimo że ten obraz jest wielki, no ma 3 metry, nie powoduje tego, że Wam się męczą oczy. Oglądaliśmy przed chwilą kawałek Top Guna, wielki obraz i nikt nie patrzy na to, że o, za jasne, że się męczę. Nie. Obejrzycie tutaj 1-2 filmy, jasne, trzeba czasem wyjść do pracy, ale tutaj oczy się nie męczą, bo to jest urządzenie dobrane właśnie do pracy w takich warunkach i w takich pomieszczeniach. Sama potęga sprzętu, może akurat te motocykle mają trochę więcej mocy niż łączna moc całego sprzętu audio w tym pomieszczeniu, aczkolwiek ona też nie jest mała, dlatego że jeżeli spojrzymy realnie na końcówkę mocy amplituner i 2 subwoofery, to wyjdzie nam, że łączna moc oddawana na wszystkie głośniki będzie tutaj wynosiła jakieś 3,5 kW,
to macie jakieś 5 koni mechanicznych w tym momencie zawsze ogniętych, więc żeby nie było, na skuterze, który ma 5 koni mechanicznych, da się jeździć, więc tak, bawimy się dosyć srogo, ale przejdźmy do tego, co jest, jeżeli chodzi o audio. Zacznijmy od głośników. Głośników dostajecie w tym pomieszczeniu 13. Jest to oparte wszystko na serii Klipsch Reference Premier. Dlaczego? Dlatego, że ma to sens ekonomiczny. Można zrobić fajne, mocne kino i nie do końca zbankrutować, nie do końca trzeba od razu spisywać hipotekę. Już tu masz. Z przodu macie głośniki RP8000, głośnik centralny 504, jako głośniki surroundowe macie 502, a jako głośniki atmosowe macie użyte głośniki, które się nazywają SA500. I po kolei. Fronty na dzień dzisiejszy to jest 8000 za parę. Centralny około 3000, surroundy to są po 4000, jak pamiętam, za parę i Atmos macie po 3000 za parę. Jasne, można zrobić kino tańsze, ale będzie one radykalnie słabsze. Jasne, można zrobić kino znacznie droższe, aczkolwiek progres nie będzie aż tak jednolity jak wydawanie pieniędzy. Seria Klipsza Reference Premiere, zwłaszcza 8504 i te akurat zastosowane, dają Wam możliwie najwięcej ataku, najwięcej dźwięku i najlepszą dynamikę do kina, czyli wydane pieniądze względem efektu, jaki uzyskujecie. Przyzwoite granie, bardzo duża moc za względnie rozsądne pieniądze. To jest fajnego właśnie w robieniu kin na Klipszu, że da się zrobić fajne, da się zrobić mocne i niekoniecznie od razu popsuć cały portfel. To mi się właśnie u Klipsza podoba. Tak jak niektóre tuningowane auta. Da się zrobić 500 koni, niekoniecznie za 500 tysięcy. No bo jak kupicie Golfa R-kę używanego za 150 tysięcy, turbinę, cooler, wydech, wydacie na tuningi 30 tysięcy, to auto poniżej 200 tysięcy swobodnie będzie miało 500 koni. Sprawdzone. Napęd na 4, skrzynia DSG. Będzie bardzo szybkie. Nie mam 200 tysięcy. Jak ktoś chce, może mi dać. Bas musi być. No i jest. I to taki dosyć nieskromny. RL. Razy dwa wprost. RL Predator. Dwie sztuki na te około 25 metrów kwadratowych. Jeden subwoofer, to jest 15 cali, membrana zamknięta, 1000 W mocy ciągłej w każdym z nich. Macie 2 kW na subwooferach na 25 metrach. Czy jest walnięcie basem? No jest. Jak duże? Nie jestem w stanie Wam tego opisać, ani pokazać na jakimś innym przykładzie, jeżeli tego nie słyszeliście w podobnym pomieszczeniu. Ogólnie bas jest miażdżący, jest dojmujący, on schodzi bardzo nisko. Dzieje się tutaj takie rzeczy, że stoicie i czujecie, że Wam ubrania latają. Ja dzisiaj miałem całą nogawkę. Odpaliliśmy te subwoofery. Proszę, to się stało. Elektronika Marantz, czyli najwyższy model z poprzedniej serii, czyli 8015 plus końcówka 7055. Ogólnie połączenie takie, żeby gra bardzo obficie, ale w sposób owalny, nie jest kłujący. W połączeniu z Klipszem daje zaskakująco zrównoważony dźwięk, aczkolwiek nie jest to nastawione na maksymalny atak, tylko na to, żeby dać Wam właśnie trochę łagodniejsze brzmienie. Przy tym, że Klipsz ma trochę bardziej agresywne brzmienie, to się fajnie równoważy. No i dobrze, to w tym momencie widzieliście kino w wersji takie dobra wersja 07. Jeszcze czekamy na akustykę, na doposażenie w resztę mebli, resztę sprzętu, ale tak, cały sprzęt jest już zainstalowany. Klient wygląda na bardzo zadowolonego, stoi obok, cały czas potwierdza. Zrobimy akustykę, wtedy będziemy jeszcze raz kalibrować i wtedy finalnie oddamy już gotowe pomieszczenie. Jak na dzień dzisiejszy te 25 metrów kwadratowych serio mocno szaleje. O, proszę bardzo, ja na scenie, ale jest tutaj zabawa. To trzeba przyznać, jest już grubo na chwilę obecną, a będzie jeszcze lepiej. Dzięki i do zobaczenia.
go for a ride.